Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, kolejny odcinek The Last of Us. Jesteśmy tutaj u kumpla, którego niestety nie ma. Dziewuszka mi się też zapodziała. Mam nadzieję, że się zaraz pojawi. Może tam spadła z dachu. Okej. Tutaj jak tofik będę szedł, bo potrzebne pełne ostrze. No dobra. Pełne ostrze. Tylko nie wierzę, że oni tak zrobili, że ja muszę tu użyć ostrza. Proszę bardzo. Ale może i się opłaca. Zobaczymy. To 10 trybików. Nieźle. Suple, 15 supli. No to się bardzo opłacało. Tu pełne i pełne, czyli zrobimy sobie apteczkę. L3 wskazówka. Bo musieli przejść przez płot, żeby mogła otworzyć bramę. No to teraz mam nadzieję, że ona się pojawi. Dobra. Teraz muszę zrobić tak, apteczkę, bo już nie mam. Tak. A czy mogę mołotowa zrobić? Nie, apteczka ważniejsza. Dobra. I teraz można już to wziąć. I jedno, i drugie. Dobra. No, Eli. Eli. No kurka wodna, gdzie ona jest? Moi drodzy, wznawiamy nagrywanie. Problem jest taki, że coś się zbugowało po raz kolejny. I ten klikacz. Po prostu kurka wodna jakoś przeniknął przez bramę. Stań tutaj. Słuchaj, masz tylko otworzyć bramę, okej? Okay? Nic więcej. Jasne. Spokojnie, spokojnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Ta-dam! Spróbujemy się pobawić. Chodź na to. Jak załatwimy ten samochód, to co wtedy? Poszukamy Tomiego. Marlin powiedziała, że to twój brat? Przede wszystkim należy do świata. Wiedziałby, gdzie się zabrać. O, rozumiem. Mieszka daleko stąd, dlatego potrzebujemy samochodu. Dobra. No, pierwszy raz chyba taką swobodę mam. Tu możemy iść, tam możemy. Nie mogę tu wejść? Dobra, przytrzymaj ten, aby zmienić. To zmienię sobie. Nie rozumiem, chyba się zamknęło. Chciałem po cegłę wrócić, no ale dobra. Sprawdźmy, czy tu czegoś nie ma.
tu jest jakieś wejście. Hej, patrz! Krasnale! Co? To są krasnale. Ej, miałam kiedyś kolorowankę ze skrzatami. Są słodkie. Zatem nigdy nie przepadałam za wróżkami. Boję się ich. Okej. Okay. Są dobre rzeczy. Wciśnij ten, aby zmodyfikować broń. A, bo tu jest ten stół. Dobra, to można ulepszyć. Ostrze by mi się przydało. O. Fajno, fajno. Patrzcie, ile rzeczy. Super. No dobra. Od przybytku głowa nie boli, a ta doniczka to co to jest? 10 supli. W doniczce. No teraz to już chyba mam to, że jednym ostrzem mogę zabić gościa, no ale... Wydawało mi się, że ostrzem bez problemu normalnie mogę zabić go. Ale zobaczmy. Wydam to. Ile mam supli? 65, jeszcze 10 potrzebuję. Jeszcze 10 potrzebuję. Dobra, ten budynek został obskoczony. Tutaj za bardzo wejść nigdzie nie można. Chyba, że tu coś będzie. Widzę, że ten odcinek będzie taki poszukiwawczo-eksploracyjny. Dobra, tu nic nie ma niestety. Nigdzie wejść nie można. Okej, okay. Tu jest budynek, pizzeria. No wejdźmy do niego. Nikogo nie słychać. Dobra. Co to niby taki bajer? A. Grałaś kiedyś na czymś takim? Nie. Ale miałam koleżankę, która wiedziała wszystko o tej grze. Główna bohaterka ma na imię Anielska Żyleta. Wiesz, jakby ci to powiedzieć, bez problemu by ci zrobiła dziurę w brzuchu i roztrzaskała głowę kopniakiem. Nigdy nie byłem fanem tych zabawek. Szkoda, że nie działa. No. Okej. Zwiedzamy dalej. Nic tu nie ma. Tu też nic. O, coś jest. Nożyczki w słoiku. To ci dopiero. No, jestem zawiedziony, że tutaj nic nie ma. Dobra, jeszcze tutaj można wejść na górę. Nie. Niebezpieczeństwa żadnego nie ma. Są suple chyba. Nie, trybiki. Dobra, widzę, że ja tutaj sobie poulepszam to. Dobra, ten domek mamy w takim razie obskoczony. Elegancja.
tam obskoczone, tu obskoczone, teraz więc... Tu zajrzymy w te zakamarki. Przymusowa ewakuacja. Ewakuacja dokąd? A jak myślisz? Do strefy kwarantanny. Część ludzi ostrzeżono o zbliżającej się pandemii. Większości nie. Kurde, ciężka sprawa. Musieli zostawić cały swój dobytek. Nie to było najtrudniejsze. Dobra. Fajnie to tu wygląda. Jakby na PC-cie zrobili taką grę, to grafika naprawdę mogła być tu wywalona w kosmos. A jak na PlayStation 3, bo to przecież na trójkę. Tak, to na pewno dzieło Billa. Czy poza Billem ktoś tu jeszcze mieszka? O ile wiem, nie. No, czasem się nie okazało zaraz. Jest zablokowane. I nigdzie nie można wejść. Jeżeli dobrze patrzę. Tak jest. Jest jakaś barykada. Czyli mamy możliwość tak, albo wejść tu, albo jeszcze wcześniej. Tu. O, jeszcze tu jest budynek. Można wejść do środka, a tu? Safe mam przy pick-upie? A gdzieś mi mówiliście, że ja będę miał safe do przejrzenia. To znajdźmy pick-upa teraz. Tu gdzieś? Nie. Nie wiem, tu nie ma. Jak wygląda safe, chociaż chciałbym się dowiedzieć. No i gdzie ten pika? Aha, tutaj jest, tak? Aha, to jest safe. Kurde, myślałem, że to normalnie zwykła jakaś rzecz. Potrzebna kombinacja, no co? Skąd mam wziąć kombinację? Nie no, Crysis, ten, w który grałem tutaj niedawno, to podług tego to jest graficzne arcydzieło. Ma ktoś pomysł, gdzie może być kombinacja do takiego sejfu? Przy barykadzie była kartka? Ja tam nie widziałem żadnej kartki przy barykadzie. Zaraz zobaczymy. Przy tej? Na pewno tu nie ma. A tu? Coś się niby świeci. I to z daleka. Pięć, siedem, dwadzieścia jeden. Bob, nie zamierzam opuścić miasteczka bez tego sejfu. Pomóż Bradowi wtaszczyć go na samochód, a jeśli będziesz chciał go otworzyć, tu jest kombinacja. 5, 17, 21. No, to liczę na to, że
Kasiora jakaś będzie. Podobno ominąłem już jakiś safe, to zobaczymy, co tam mogło być. 50 tych trybików, o kurka wodna. 3 naboje, 10 supli. No, 10 supli oznacza, że będę mógł zrobić to, co chciałem zrobić. Uwaga. Tu. Mistrz ostrzy. Mam nadzieję, że dobrze, że w to właduje. Pozwala zabić mlaskacza za pomocą ostrza. Tylko, że naprawdę miałem już to ostrze i mlaskacza zabiłem bez problemu. Bez tego. Dobra, wezmę to. Chyba, że to, co zabiłem, to nie był mlaskacz, tylko klikacz. To w takim razie nie wiem, jak wygląda mlaskacz i czym się różni od klikacza. No dobra, czyli sejfy, no tam, co zostawiłem, podobno jakiś sejf, no to musiało być coś fajnego, no trudno. Już się nie będę cofał, zresztą nawet nie można. Dobra, teraz tu wejdę. Tu już widzę. Wow! Spójrz tylko! O! Kurka, dużo skarbów. To sobie zrobimy. O. Mało jest w ekwipunku miejsca, no ale dobra. Nikogo nie ma. A, to? Cholerni, zarażeni pojawiają się zdecydowanie zbyt blisko kryjówki przy kościele. Wygląda na to, że znów będę musiał zlikwidować luki w naszej obronie. A to, co to jest? Nożyczki. Znowu 10 trybików. Tych trybików to ja już zebrałem sporo, by się przydał ten. Może bym zwiększył ilość amunicji do tego karabinu. Tylko, że ten karabin, no lipa, no kurczę, jak nie można strzałem w łeb rozwalić, to czym on się niby różni od pistoletu? Wow, trochę to przygnębiające. No ba. Co? Tyle to płyt. I nikogo, kto mógłby ich posłuchać. Sama nie wiem. Nie powinno tak być. No wiesz, dzidzia, wielu rzeczy nie powinno być, ale jednak są. Jezu! O, w mordę! No taką minę to bym chciał. Co to do cholery było? To pewnie jedna z pułapek Billa. Twój kolega ma lekką paranoję może? Delikatnie mówiąc. Co tu w ogóle jest za koleś? Pomagał nam w przemytach. Potrafi znaleźć to, co jest potrzebne. Obyśmy nie wylecieli w powietrze, próbując go znaleźć. Patrz pod nogi, a będzie dobrze. Kurde, no to właśnie takie miny bym chciał mieć. Dobra. No
chyba już mam komplet komponentów do robienia apteczek. Patrz pod nogi, mówisz, a tu można wejść? Można! Tylko czy to nie jest ten sklep? Zaraz, jeszcze tu zobaczę. Czy tu nie będzie jakiejś miny w tej trawie? Chyba nie. O, jest! Mogę to rozbroić? Widzisz ten przewód? Nie dotykaj go. Trzymaj głowę nisko, a nic ci się nie stanie. Okej. Okay. Tu są jakieś strzały. Mogę zabrać je. Będę miał łuk? No to mi się podoba. Rany. Wielu mnie strzelać z łuku? Myślę, że tak. Jest drabina, czyli będzie trzeba przez to przejść. No, czyli mogę już tutaj jednak zobaczyć, co było w tych drzwiach. Wciśnij, aby otworzyć ostrzem. Proszę bardzo. O, stary, musisz mnie nauczyć. Nikogo nie ma. Oby się opłacało. Pełne pistolety mam, o. Są suple. Nie, widzę, że wszędzie tam, gdzie ostrzem można otworzyć, to po prostu trzeba otwierać. Super, jakbym wziął ten pistolet... A bo ja teraz mam jakiś rewolwer. 11, no dobra. Kurka, to musiałem pistolet zamienić. No trudno. Trudno i szkoda. Wolałbym pistolet. Dobra, idziemy do tego Boba. Czy tam Billa. Może łuk mi sprezentuje dla kolegi. No fajnie tutaj sobie zrobił, zobaczcie. To jest wszystko pomyślane. Nawet jak tu... Dziewuszka, tylko proszę cię! Kurka, nie znikaj mi! Zniknęła znowu. A nie, stoi na dole. Jest łuk! Ho, 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 ho! O, kto by pomyślał? Daj mi go. Dobrze sobie radzę z takim sprzętem. Strzelanie lepiej zostaw mnie. Oboje moglibyśmy mieć broń, żeby się osłaniać. Nie sądzę. Myślę, że mógłbym jej dać ten łuk. Dobra. To jest najlepiej pomyślane, bo wystarczy, że zabierze tą dechę i nikt tam już do niego nie wejdzie. Właśnie zawsze mnie... wnerwia, jak są filmy o zombie i ludzie są tacy bezradni. Mógłbym tu zeskoczyć? Ciekawe. No wolę lepiej nie próbować. Dobra, wchodzimy. Droga wolna, wchodź. Okej. Dobra. Tu widzę, że nie da się przejść na drugą stronę. Mogłem może spróbować tam zejść. Czy by udałoby mi się z powrotem wejść? Chyba nie. A może? Muszę sprawdzić to. Nie chcę ominąć czegoś fajnego. Da się tu. Złaź stąd. No Joel, złaź.
No kurka. On nie chce zejść jednak. Czyli tu nie można nawet spaść. O! Dobra, cofam. Problem taki, że tu nic nie ma. Czyli to było moje zejście niepotrzebne. Pod liną pułapką to się wychodzi na dworze. Znaczy tam na tą główną ulicę, także... No jedyne przejście może być tu. Ale nie jest. To jest zastanawiające. Potrzebna jest decha chyba. No bo co? Cholera. Tu nie mogę wejść. Anteny się nie da ruszyć. W takich miejscach decha... musi być, czyli trzeba tamtą zabrać. Po prostu, no. Tą. Użyjemy tej deski. Możesz ją... Kurka wodna, po prostu tu położyć. Dobra. Tam jest już, widzę, zejście, także będzie okej. A gdybym spróbował mu dziabnąć z tego łuku? Może łuk zabija? Zaraz zobaczymy. Przetestujmy to cacko. Przytrzymaj L2, aby naciągnąć łuk. Im dłużej przytrzymasz, tym mocniej napręży cięciwe. Wciśnij R, aby wystrzelić. Łe. Ja pierdolę. No. Posłuchaj. Bill jest lekko szurnięty. Jak dotrzemy na miejsce, tylko ja będę z nim gadał. Rozumiesz? Rozumiem. Chcę, żeby była jasność. On nie przepada za obcymi. Okej. To równy gość, tylko... Potrzebuję czasu, żeby przekonać się do nowych osób. Dobra, idziemy. Ciekawe, czy strzały zostają. Złaź tam, kurka. Dupa, strzały nie ma. Szkoda. Tutaj pełne. Kurde, gościu naprawdę się tutaj zbunkrował.
Dobrze te miny umieścił, bo pod nimi można przejść. Natomiast on... Te wszystkie truposze chodzą, prawda? Więc wyprostowane. Słyszysz? Tak. Tam coś jest. Najpierw zobaczymy tu. No tu jest... Zobacz. Nie do przejścia. A już myślałem, że tu na pace coś będzie. Powinna być w tych umiejętnościach coś takiego, że strzały się nie niszczą, albo mniejsza szansa na zniszczenie strzały. To by fajne było. Kurka, coś czuję, że tu... Uciekł gościu. O rany, chcesz tam wejść? Może coś tu znajdziemy. Zaraz tu zejdę na zawał serca. Spoko. Zajmuj się tym. Znaczy, jak tu jest Bill, to ja się chyba nie muszę chować, tak? Czy nie? Kurde, nikogo nie widać. Pełne, pełne. Tutaj już nic nie mogę zbierać. Bo ile mam hapsa? Tu więcej nie ma. No, on tu musi być. O chule! Oleszku, rany! Ale mnie to coś wystraszyło. Dobra. Przeszukajmy to miejsce. Dobra. Jest jakaś kartka. Rachel, żołnierze chodzą od drzwi do drzwi i wypędzają ludzi z autobusów. Kilka budynków dalej słyszę krzyki. Nie mam więcej czasu. Dzwoniłem, czekałem. Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić, ale dłużej zostać nie mogę. Większość naszych rzeczy wrzuciłem do kilku walizek. Będę na ciebie czekał w strefie kwarantanny. Znajdź mnie. Do zobaczenia wkrótce, Ezra. Myślisz, że się znaleźli? Skąd mam wiedzieć? Mam nadzieję, że tak. Problem w taki, że nie ma kumpla mojego. O, są suple. Czyżby on teraz był, jak ja będę wychodził, czy co? Bo tak, tu byłem. Teraz mi zdzieli w łeb z czegoś. Wynośmy się stąd. No bo nie wiem, jak tam można przejść. Kurka. Czy mogę to rozwalić, ale... No dobra, trudno. Chodź tu, dziewuszka.
Dobra, odsuń się, odsuń się. Okej. No kurde, tak ten... Kurczę, te pułapki są super. Można i tak. Można i tak, czyli można było może i inaczej. No już trudno. O kurde. Nie wiem, wtedy... Nie wiem, dlaczego nie mogłem wziąć. Widzisz? Odsuń się. Aha, odsuń się, czyli znowu, tak? Chodź. No i zmieniam na cegłóweczkę. Panie Billy! Dziki Bill będzie tutaj. Tu trzeba wejść, czy tu? Tu nic nie ma. Dobra. Trzymaj się blisko. Spokojna. Jeżeli ma olej w głowie, to wie, że nadchodzimy. Do licha chyba słyszał wybuchy. A, czyli tamto to była amunicja pistoletowa, a ta jest rewolwerowa. Okej. No chodź już, Jelito. Ja pierdolę, Bill! Co się stało? No co, nie widzisz? Łapuszku, kolejna z debilnych pułapek Billa. Tam! Lodówka! To przeciwwaga! Okej. Przetnij linę, to zjadę na dół. Robi się. No, zjadę to... Nie powiedziałbym, że zjedziesz. Joel! O kurka. Cholera, zbliżają się. No kurka, w takiej pozycji mam... O nie! Pośpiesz się, Eli. Moment. Kurwa! Wszystko gra? Tak! Dalej, dasz radę. Okej. Cholera. O, dalej! Leci następny. Cholera. Szybko! Tu jestem! Kurwa, zostaw mnie! Pomóż mi! Na co mogłeś mi pomóc? No, pomogę ci tylko! Zostaw mnie!
Ja tej amunicji to ile mam? O! Jest kumpel. No, rusz dupę, wstawaj! A! Dobra. O cholera. Do tyłu, do tyłu! Gdzie teraz? Dobra. O, tak mnie, biegnij, Eli! Kurka, muszę tu wejść. Chodźmy, to miejsce nie jest bezpieczne. Bill, wchodzą drzwiami. Załatw ich, to nasze jedyne przejście. Nelly, trzymaj się z tyłu, z tyłu. Kurde, ile będziesz tam? No ale przeładowuje i przeładowuje, ja pieprzę. Czym tu jest przeładowanie? Powiedzcie mi. Tak, zrobię już. Kurde. Dobra, teraz. Dawaj tego kija! Ono tu! Spieprzaj! Szalone mutanty! Czym to się robiło? Ty mnie. Dobra, spokojnie. Tak. Dobra, i teraz to mogę podnieść. Okej. Okay. Teraz to sobie zapiszę to. Kija nie można naprawić, niestety. Także jest lipa. Dobra.
Mam 8 jeszcze tych. O cholera! Cholera, zaraz tu będą! Chodźcie! Przerostają się! Szybko, tędy! No dawaj! Kurka, właśnie! Ja pieprzę. Dobra, otwarte, chodźcie! Masakra! Niewiele brakowało. Dzięki, że nam pomogłeś i w ogóle... Eli... Ej, co jest? Co ty uprawiasz? Rozuj mnie! Powróć jej na kolana! Uspokój się, stary! Ty już wróci na kolana! Nie prowokuj mnie! Tylko spokojnie! Dałeś się ugryźć? Nie! Wyrastać coś? Nie, kurwa, jestem czysty! Jeśli zobaczę choćby za to panie. Wystarczy! Ja pierdolę! Masz już dosyć? Czy ja mam dosyć? Wpieprzyliście mi się do domu, uruchomiliście pułapki i prawie połamaliście mi rękę. I kim do kurwy jest ta gówniara i co tutaj robi? Gówno ci obchodzi, kim jestem. Jesteśmy tu, bo wisisz Joelowi przysługę, a na początek zdejmij mi kajdanki. Wiszę Joelowi przysługę, to ma być jakiś żart? Dosyć tych pierdół, potrzebny mi wóz. A, jednak żartujesz. Potrzebne ci auto. Wiesz, nawet gdybym jakieś miał, chociaż nie mam pojęcia skąd, to myślisz, że naprawdę bym ci je oddał? A? Jasne, Joel, proszę, proszę, weź mój wóz. No to może jeszcze weźmiesz moje żarcie, co? Patrząc na ciebie, wyszłoby ci na zdrowie akurat. Posłuchaj, nie mała gówna. Nie, piepsz się! Przykułeś mnie do... A teraz zamkniesz buźkę. Dobra? Nie wiem, jaką przysługę ci wiszę, ale na pewno nie aż taką. Prawdę mówiąc, Bill, właśnie taką. Nieważne, bo i tak nie mam wozu na chodzie. W mieście musi jakiś być. Części. W tym mieście są tylko części. Czyli mógłbyś z nich coś sklecić. No dobra. Jeśli ma się udać, potrzebuję nieco sprzętu. Jasne. On jest po drugiej stronie miasta. Pomożecie mi go przetargać. To może wtedy mi się uda go odpalić. Ale po tym numerze będziemy kwita. Nie ma sprawy. Pewnie i tak za kilka dni będziemy martwi. Dobra. Idziecie za mną. To miasto to jedna wielka pułapka. Trzymać się mojej dupy. Ta, chciałbyś. Możesz przestać? Dobra. Radzę, żebyście wzięli wszystko, co chcecie, albo co może być wam potrzebne. Dobra, dzięki. Eli, rozejrzyj się. Może znajdziesz coś przydatnego. No, spoko. Dobra, moi drodzy. Wygląda na to, że będzie trzeba przed jazdą samochodem poszukać tych części, ale to już nie w tym odcinku, tylko w następnym. Żegnam się z wami i do usłyszenia.